Bears. It's in the game. O, siemano. Fajny weekend z FIFA. Odpalamy FIFA. Zobaczymy, jakie nowe zadania się pojawiły w grze. Mam nadzieję, że część się uda wykonać, bo coraz mniej czasu do wykonania niektórych zostało. Tam było 10 dni bodajże w ostatnim tygodniu, więc myślę, że do czwartku są do wykonania. James Rodriguez. Oh shit. James Diogo. Tu była niezła para. Tak. Koniec okienka, nagroda. Nagroda za grę w FIFA 21 Ultimate Team. Przed 9 października otrzymujesz następujące paczki. Paczkę z gwarantowanym piłkarzem Team of the Week, niewymiennym. I paczkę z piłkarzami One to Watch na wypożyczenie. Czterech piłkarzy One to Watch na 4 mecze wypożyczenia. Wskutek nieprzewidzianych okoliczności zostało opóźnione na 24 godziny. Wszyscy, którzy wykupili dostęp do tej ligi weekendowej za punkty mistrzostwa, dają przede wyzwolenie. Okej, dobra. Dobra, więc tak, zadanie jakieś mam jedno wykonane. Mamy zrobione, ale to nic tak naprawdę nie. Haaland czy João Felix? Ja bym wybrał João Felixa. Dawaj João Felixa. João Felix na wypożyczenie na 7 meczów. Rzadki złoty piłkarz, dobra. Dobra, jest Soldado. Soldado wczoraj nieźle przeciwko Realowi zagrał. Dobra, Soldado i João Felix. Zobaczymy, czy Soldado jest. Więc do klubu sprawdzimy. Wybierz zespół, wykonuj. Okej. Wykonaj minimum jedno, aby otrzymać nagrody. Złota paczka premium. João Felix, asysty Atletico. Oh shit. Scott Butters. Z aktywnym Tifo Atletico Madrid. Rivals. 4 dni do tego końca. Coś nowego się pojawiło? Nie. Diogo Jota. 3 dni. Przydałoby się tego Diogo Jota i tego wydra skończyć. Dobra, jeszcze coś. Podstaw. Jeden gracz. 5 starć. 5 meczów Squad Battles. Aha, tego mieliśmy nie otwierać, bo tu nam jeszcze. Doliczane są punkty. Punkty z poprzednich bonusów. Na razie tego nie otwieram. Sprzedał się. Zając się sprzedał. Irland z MLS. Te karty wystawimy. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do. Co to jeszcze mamy? Okej. Dobra, do klubu. Paczka Team of the Week i One to na wypożyczenie. Dobra. One to Watch na wypożyczenie. Okej, zobaczymy tą paczkę. Zastanawiam się, czy nie zostawić sobie na później. Więc tak, mamy Artura.
Mamy Nelsona Samedo, mamy Ferrana Torresa i mamy Jonathana Davida. Ciekawe, David. Tysięcy tylko. Patrzmy jeszcze paczkę. Paczka Team of the Week. Zobaczymy, jaka drużyna w tym momencie jest tych typów. Ramos. Haaland. Nie Haaland, tylko Odegaard. Firmino. Korona. Milinkowicz-Savić. Nie wiem, czy jest sens w tą drużynę. Na tygodnia chyba. No dobra. Tak. Teraz tak. Zobaczmy zadania. Diogo Jota. To będzie bolesne. Okej. Okay. Tylko sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie. SBC, James. O, wow, James bym chciał. Pewnie będzie 8. Ład 82. Fajnie, to ja bym chciał. Dni do końca. Celka Maric, też fajna karta. Wyzwanie nowicjusza. Miasto, no to tego na pewno nie robimy. Powrót do Garda. Transfer Zimena. Hwang Hechan. Nie wiem, czy tego nie zrobić. 5 godzin. Tu mamy 5 godzin. 5 godzin. Zobaczmy, co tutaj są za wymagania. Sześciu piłkarzy. Srebrnych będzie potrzebne. Dwóch srebrnych. Minimum trzy kluby. Zaraz zobaczymy. Srebrnych napastników Włochów by się przydało. Albo piłkarzy po prostu. Dwóch. Tak, bo trafisz teraz piłkarza Włoch za taką kartę. Co ty? Dobra, jednego byśmy. Jego musielibyśmy przekazać takie pastnik z Włoch. Ingleza, dobra. Wrzucili. No i teraz brązowe karty są tylko potrzebne, tak? Brązowe karty. No to już mniejsza tutaj o. Jeszcze raz napastnika. Z Włoch. Zobaczmy tego gościa. Jakbym jego tutaj wrzucił za. No kurde, tego Ingleza trochę szkoda. Wrzucił tutaj. Teraz byśmy zrobili tak. Tutaj już karty. Brązowe karty za 200.
Nie Liga, tylko Włosi po prostu. Nie ma tego. Fuck. Było żadnego Włocha. No dobra, no to możemy już tak naprawdę zgranie mamy zrobione, więc możemy tak naprawdę kogo zechcemy tutaj wrzucić. Niech będą Polaczki. Obrońcy. Kolej picza. Raz. Prawa. Poprawa będzie drugi. Trzeci będzie następny w kolejce, czyli Paluszek. Nowy Paluszek. Paluszka zrobimy środkowym obrońcą, żeby był Paluszkiem. Bramkarz. Bramkarz. Pierwszy. Aha. No bardzo dobra robota. Tak, może tak być? Nie. Może tak być, pan. Dobra. Piłka 75 plus, niewymienna. Jedna rzecz. Dobra, no zawsze to lepsze. Lepsze to niż nic. Sobie teraz tą paczkę. Otworzymy sobie teraz tą paczkę. Piłka 75 plus. Powiedziałbym, że ta niższa półka. No, dobra, niech będzie. Nie będziemy czekać. Paczkę zostawiamy na później. Lepszy Team of the Week to wtedy otworzymy. No i co? Teraz byśmy sobie teraz spróbowali. Które to było zadanie do zrobienia? Do zrobienia teraz. A, no przecież co ja robię. Ten wydra cały tu. Próbujemy tego wydrę zdobyć. Szukam tam kondycji, a to tak naprawdę w tej wskaźnika kondycji, więc tu nie będzie Untouchable FC. I to jest Liga Angielska, więc tu może mamy szansę. Liga Angielska plus zawodnik z Ligi, nie, tu jest nawet niemiecka, tu jest, widzę, niemiecka. Widziałem tam Ligę Grecką i Ligę Francuską. Wygląda na spotkanie, że z Amsterdamu ze stadionu Ajax tam się w tej 2017 roku nosi nazwę Brać. Johan Cruyff Arena. Komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Obaj nie możemy doczekać się pierwszego gwizdka. Szykują się duże emocje, Jacku.
Trenerzy na pewno cieszą się z tego meczu towarzyskiego. To okazja do sprawdzenia niestandardowych rozwiązań, potencjalnie przydatnych w przyszłości. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. A, gdzieś ty wybieg. Zobaczmy, co zrobi. To musi być gol! Niebywałe, no niebywałe, proszę państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Piłka oddana rywalom. Ma piłkę, co teraz zrobi? Szansa na odbicie prowadzenia. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Lee Gregory. Zobaczymy, co teraz zrobi. I przejmuje piłkę bez faulu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, nie mogą się przebić. Alvaro Garcia. Zespół traci piłkę. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Świetnie, precyzyjnie, prostopadłe. Uźwa dwa. Teraz, teraz. Tak, bramka, ależ teraz się złożył. O Jezu. Uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. No i mamy 2-0, jak to mówią. Ale to jest wciąż tempo 69. Ależ przeczytał to jak profesor. No, z tego miejsca można strzelać. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. I piłkę przyjmują rywale. Nie wychodzi. Sammaritano. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Popatrzmy, może spróbować? Może zdecydować się na strzał. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibica na trybunach. Tak do wykonania, jak i do obrony. Płaski przy ziemi. No i mamy w efekcie ładną bramkę. Odwrócenie losu w meczu staje się coraz trudniejsze. Jest 3-0. Słabo kryją, no i będzie szansa. Przechwyt, ale nie opanował. Tracą piłkę po tym podaniu. Za chwilę może być dogodna okazja. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. To może być bramka. Pusta bramka strzeli. Zupełnie teraz zmylił bramkarza. Przeszkiał praktycznie bramkę dla siebie. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygrana. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Mario Suarez. Ależ to była okazja. I w ostatniej chwili uratował drużynę, bo profesorsku się zachował.
Suarez. Dobrze przesuwa się z piłką. Niestety strata piłki. Dobre podanie, minęło linię obrony. Jest szansa! I kuźwa! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego pomocnika. Sprytnie zwiódł obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Blisko już do bramki. Niesamowite. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. I teraz podobnie widzimy, jak ruszyli na rywali, jak na nich siedli, jak zmusili ich do błędu. Ten gol to kolejny dowód na to, że w dzisiejszym futbolu wysoki pressing to podstawa. Oczywiście skuteczność też nie za mało. No i będzie rzut wolny po tym falu, ale blisko do bramki. Kartka za tę nieładną. Udanie broni, piłka cały czas w grze. W tym momencie kończy się pierwszy czas meczu. Nie mamy bramkę i asystę. Kuźwa, nas gościu tutaj rozjeżdża jak chce. Ruszyli. Ale nas jak. 45 minut. Au. Mamy rzut wolny. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Tracą piłkę. Mają teraz szansę na kontratak. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. Ależ go tam dostrzegł. Uniesiona chorągiewka, spalony. Zagrywa piłkę na skrzydło. Przechwycili przeciwnicy. Obrońca dobrze przeczytał to zagranie i odzyskał piłkę. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Wymarzona okazja! A Jezu. Zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Lee Gregory. I tak oto tracą piłkę. Ponownie celnie podaje. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Świetne podanie za plecy rywali. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Ach, ależ było blisko. Huknął potężnie. Może gdyby trochę lepiej przymierzył? Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. Ależ go wypatrzył. Szony. Na piłkę, co z tego wyniknie? Za wcześnie ruszył do podania, spalony. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Jest groźnie, może strzelać. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Szansa na oddanie strzału. Ale bramkarz to widzę profesjonalista. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Zabrał mu tę piłkę. U fachowca też miło popatrzył. Mogą ich teraz skontrować. Świetny przegląd pola. Ma trochę miejsca na strzał. I to jest, proszę Państwa, hat-trick, niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna.
i podniosę strata piłki. Nie Gregory. Tracą piłkę. Gregory. Świetnie teraz dostrzegł partnera. No dzisiaj imponuje formą. To ja nie wierzę, że to wychodzi. Hat-tricka w tym spotkaniu. A hat-trick. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Paulu, Lee Gregory. Kuźwa, no jakie turawe ręce ma ten koleś, nie! Taki rozwój wypadków wisiał w powietrzu. Wykonali kawał solidnej roboty. Walczyli o każdy metr boiska. Zmusili rywali do błędu i wykorzystali zdobytą przewagę. Brawo! Jeśli nic nie zmienią w swojej grze, to będziemy mieli tutaj ogromną katastrofę. Robi się niebezpiecznie. Co teraz wymyśli? Musi to trafić! Gol! Ależ czysto trafił tę piłkę z voleja. No, no! Wspaniały strzał! Brawo, brawo, brawo! Jak do tej pory mamy mecz praktycznie do jednej bramki. Ja zrobił niego. No można powiedzieć, Jacek, że to bramkę na pocieszenie. Zerwowy napastnik przynajmniej nam tutaj strzeli bramkę. Na pewno trochę poprawi humory kibicom, ale na zwycięstwo czy nawet remis to bym nie liczył. Patrzcie, dobrze, wygrał to starcie. Jak popatrzymy, to było widać po prostu. I strata piłki. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Dobrze, udało się przeciąć to podanie. I piłkę przyjmuje rywal. Bramkarz jednak czujny i po zagrożeniu. Do końca meczu pozostało 8 minut. Tracą piłkę. Przed pierwszym gwizdkiem oczekiwałem wyrównanego pojedynku. Jest sam na sam. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do... Josefsson. Dobra, skuteczna interwencja będzie... Spotkanie od początku było jednostronną piwotną okazja. Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Zostało ostatnie 120 sekund regulaminowego czasu gry. Marvin Dukes. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jednak nie zaprzepaszczona szansa. Z dużej chmury mały deszcz. Bardzo walczą o piłkę. Może zdecydować się na strzał. Nie wierzę. No i koniec meczu. Zespół. Pięknie. Pięknie, żeś to kuźwa zagrał. Przynajmniej dwie bramki wpadły. I mam nadzieję, że dwie asysty. Sprawdźmy. Mamy 3 gole i mamy 3 asysty. No to jeszcze jedna asysta i dwie bramki, no ale poza tym dwie wygrane są nam potrzebne. Zabawnie. Dobra. Ale za to dostaliśmy złotą paczkę. Może coś wpadnie z tych. Może coś z tej paczki wpadnie.
Złota paczka zawodników, 12 złotych, w tym jedna rzadka. Wymienne karty same. No dobrze. Seria A, mówicie. Jewicz, Caballero, Gacic. No dobra, szału nie ma. Szału nie ma, ale... Dobra. Ej. Dobra, pani wydra. Gdzieś pan jest. Potrzebne są nam dwie bramki, jedna asysta, no i dwa zwycięstwa. O to zwycięstwo będzie trudniej. Bramki i asysta to jakoś zrobimy. Zwycięstwo to będzie, kurde. No czekajcie, jakby się dało sprawdzić srebrnych napisów. Espania. Espania. Gajego, nas wolny, kurde. Właśnie, oni są wszyscy wolni. Dwa 500, 2600, what? Holenderska liga. My go kupiliśmy za 600. Dobra, sprawdźmy na przykład ligę. Ekstraklasę. Zwaną Ekstraklasę. Czy tu będzie ktoś konkretny taki do kupna? Kto dałby sobie radę? Dzibicki? Teraz się okaże, że tym ekstraklasowym zespołem będzie łatwiej walczyć. Flavio Paixão, José Cante. No, poza tym Cibickim i tam któryś jeszcze, jeszcze był jeden taki, gdzieś tam widziałem napastnik, ale polski. Frączczak, Cibicki. Mraz mógłby dawać radę, Kante mógłby dawać radę. Brown Forbes. 71-74, trochę wolno, co? No dobra, a zobaczmy teraz inaczej, zobaczmy. Portugalia. To będzie ciężko. Nie ma nikogo, dobra. Portugalia nie ma nikogo. Włochy. Macheda i Esposito, że nie. Zobaczmy, gdzie. Van Wolfswinkel. Też nie będzie nikogo konkretnego. O, Josten. I Shark. No, Van Dunen. Jest trochę lepiej, ale nie ma też szału. No dobra, Holandia nie. Zobaczmy Niemców teraz. Niemcy, Skrzypski. Bertram. Adeyemi. I Lokkemper. Mega. Niemcami to już można byłoby coś pokryć.
No dobra, zobaczmy do Francji. A je. Powiem szczerze, nie wiem, czy nie przejdziemy na Francuzów, bo tu Francuzi są. A je i gory. Ta dwójka na przykład. Na przykład ta dwójka. No dobra, a zobaczmy Anglię. Windass. Jackson. Leko. No to ja nie wiem, czy tu w Anglików nie pójść jednak. To co, Dalmau idzie na licytację? 625. 200 go puścimy. Okej. Ten komu nie pójdzie do klubu. Alvaro Garcia. Za 350. Myślę, że 750 można go sprzedać. Szybki, ale. Mario Suarez. Coś pan zrobił. Eugenio leci do. Fraje. Równaj cenę. Za 600 mówicie. Tylko wystawił za 750. Jak się nie sprzeda, to się nie sprzeda. Alex Pozo. 800 Rotary. Okej, Aido, przepraszam. Tą kartę, którą tam wysłałem, bez sprzedaży. Lista transferu.
Okej. Teraz musielibyśmy z Anglików zbudować jakiś skład. Sensowny. A zbudować sensowny skład, to musielibyśmy panie. Mówimy tak, najpierw formację zmienimy. Pójdziemy 4-4-2 z defensywnymi. Teraz lecimy na rynek transferowy. Srebrny. A pan sprawdził jeszcze Argentyny. Brazylii. Zobaczymy Argentynę. Argentyna. Bertrame, Rodriguez. Oh shit, Gamba. Bordagaray. Uloa 36 tempa. Ponce. Słabsi są niż Argentyni, jeżeli chodzi o napad. Anglicy. Jeżeli chodzi o napad. A teraz zobaczymy jeszcze Brazylijczyków. Brazylijczycy na drodze chyba. Konkretnych piłkarzy to raczej będzie tutaj. Ich jest niewielu i są drodzy. João Pedro tutaj wygląda najlepiej. Są ogólnie rzecz biorąc drodzy. Więc to wracamy do Anglików. Walker. Okenabirie. Jackson. Kornik. Może kornikiem gramy, może kogoś ukąsi kornik. Jakiegoś dzielniaka może ukąsi. Dobra, to robimy tak. Pierwszy rzut uchwał Jackson. Składu. Dobra, drugi napastnik angielski to będzie. Przydał się tutaj. Windows, Walker. Czekaj, bo trochę. Tym Argentyńczykom nie dałem szansy tak sprawdzić ich do końca. Po tej samej kwocie. Tu widzę, że poza Bordagarajem tutaj niespecjalnie mi się coś tu wyróżni. Ponce a z Brazylijczykiem. Junior Negao. Rzucił się w oczy jedynie. Anderson Lopez. Wygląda ok. Eric wygląda też ok. Carlinhos Junior. Też wygląda ok. Wydaje mi się, że Anglików będzie łatwiej złożyć. A dobra. Szukamy Anglików. Windows czy Walker? Windows jest tutaj nieco lepszy, jeżeli chodzi o bieganie. Jest Jackson, już jest. Wright Phillips. Jutkiewicz. Campbell. Kornik. 86. Chyba kornika pójdziemy. W kornika. Jak nie znajdziemy nikogo konkretnego, to weźmiemy kornika. No nie ma nikogo konkretniejszego. Gdzie był ten kornik? Angielski. Cantwell mi się tu rzucił w oczy. Ale
to wiadomo. Najwyższy rating. Harris. Dobra, Cantwell wskakuje tutaj. Tu zrobilibyśmy tak. To jest ważne, więc dobrze. Też jest... okej. Okay. Prawy pomocnik. Skrzydłowy to tutaj dużo nie... No, chociaż Powell tutaj widzę, że... Powell i Rich. Ince. Powell wygląda dobrze szybkościowo. Okej, okay, a zobaczmy jeszcze prawych pomocników. Myślę, że będzie mniej tard, jeżeli chodzi o prawych skrzydeł. Wally, 90 tempa. Holy shit. Taylor, 88 tempa. No, na razie bym poszedł w Taylora. No, zobaczmy jeszcze tutaj. Tak, Taylor tutaj wygląda chyba najciekawiej. Albo Bent. Jednak chyba pójdziemy w Taylora. Okej, okay, teraz dwójka pomocników środkowych. Mogą być defensywni. To co, w Grimesa? Od razu. Grimes i Hog. Czy będą za wolni? No, chyba trzeba będzie jednak Grimesa i Hoga od razu tutaj odpalić. Nie wiem, czy Travis mi to nie. Grimes. Teraz obrońcy sami zostali. Zostali sami obrońcy. Od lewej. Obrońca. Okoroi. To on mi tutaj najbardziej od razu po otwarciu się w zasadzie rzucił w oczy. Rambal. Ale Okoroi chyba wygląda korzystnie. Richards. Da Silva. Chodź pan, panie. Dobra. Prawy obrońca. Prawy obrońca. Tu szczerze powiedziawszy, to ciężko powiedzieć. Fisher.
widziałem w Emanuela. Okej, okay. Dwójka środkowych i bramkarz i my wszyscy. A, tylko znać tu dwójkę środkowych obrońców porządnych. Znajdź tu dwójkę środkowych obrońców porządnych. A co by było, jakbyśmy tu dali środkowego obrońcę? Na przykład jego. Gdybyśmy środkowego obrońcę. Ciężko, ciężko. To jest tak. Mur wygląda w miarę. Wszystko. Wszystko mało jak środkowych obrońców. Z takim tempem to ich napastnicy to ich po prostu zjedzą. Zjedzą ich napastnicy. Willis wygląda konkretnie. United. Jego. Górnie. Tutaj też nie ma nikogo. Tu nie ma nikogo. Tu nie ma nikogo. To jest Willis 77. Davis 73. No. Nie wiem, czy w Davisa nie pójdziemy. Dobra, chodź z nami. Dobra. To by było tak, no i bramkarz teraz jeszcze. Tylko bramkarz.
bramkarzy, to tutaj żadnego nie widzę konkretnego. Dobra, Gun chyba pójdzie. A z nami. No i dobra, no i gitara. Próbujemy Angolami. Próbujemy Anglikami. Dwa mecze wygrać. Goli, dwie asysty. Goli, dwie asysty. Nie, jedna asysta i dwie bramki. Jeszcze tylko kredyt. Tak. Tu jest Jackson wszędzie, to my automatyczne. Będzie tak. A. Zobaczymy, czy panom Anglikom się uda. Kranz FC. Również liga, ale to jest Premier League. Bielsa jako trener. Plus zawodnicy z Premier League w składzie. 1-2-1-2. Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Dzisiejszy mecz skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Kłaniamy się. Zapowiada się świetny mecz. Jak to w meczu towarzyskim, nie spodziewamy się do walki do upadłego, ale ładnej, miłej dla oka gry. Czy będzie prowadzenie? Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. I teraz będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z roku w pole karne. A i słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. I tak oto tracą piłkę. I teraz strata. Ładne prostopadłe podanie. To może być wyrównanie, ale śmiało kasa, trudno o lepszą, no naprawdę słuszne pretensje mają teraz do niego koledzy. Z dużej chmury mały deszcz, piłka ląduje w rękawicach bramkarza. To nie poszedł. Besić. No i strata piłki. Ach, teraz znakomity przechwyt. Taylor. Jonathan Hogg. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Tracą piłkę po tym podaniu. Żaj.
dokładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Strata piłki. No, chciał teraz popisać się ładnym, prostopadłym dograniem, ale niestety nie wyszło. Dobry pres. Nie ma gola. Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Udany pressing. Mają piłkę. Prostopadłe podanie. Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia. Jest się z czego cieszyć. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3-0. Co teraz zrobi? Co za obrona najwyższej klasy parada. Dośrodkowanie z rocznego 16. I piłka w siatce. Przyjrzyjmy się na powtórce. Co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska? Potem dobre wyjście do piłki. Uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał długą minę na zdjęcia. No, może być groźnie. Besić. Zobaczmy, co zrobi. Teraz stracili piłkę. Gospodarze chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać. Bo tego wyniku nie można zmienić. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie. Znakomicie, będzie szansa! Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Besić. Shane Long. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Davis. Taylor. Piłkę przejmują rywale. Będzie okazja do kontry. I stracili piłkę. Dobrze, wygrał to starcie. Shane Long. Już blisko pola karnego. Jonathan Hogg. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców. No, 4-1. Przewaga ogromna, ale nadzieja umiera ostatnia. Nieudana akcja. Koniec pierwszej połowy. Rezultat 4-1. Gładko i łatwo wypracowali sobie prowadzenie w pierwszej połowie. Przeciwnik pozwalał im na zbyt wiele w swoim polu karnym. W drugiej połowie muszą poprawić grę w obronie, jeśli myślą choćby o remisie. Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. I strata piłki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Tracą piłkę.
Nic nie zapowiadało takiego przebiegu tego spotkania. Owszem, ale w meczu chodzi o to, żeby chwytać nadarzające się okazje. I oni to zrobili. Berg ma teraz trochę miejsca. Bramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Blisko pole karne. Przechwyt, ale nie opanował. Z wyczuciem na dobieg. Dobrze przesuwa się z piłką. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. Marny występ tego zawodnika. Nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się odsunąć. Bramkę strzelił. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Ładne, udane przejęcie. Rywa traci piłkę. Ponownie, celnie podaje. Dobrze odebrał kartkę do przeciwnikowi. Zostawił obrońców w tle. Świetna sytuacja. Wybił tę piłkę głową na aut. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Oddali piłkę rywalom. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Zostawił za sobą trochę boiska. Może uderzać na bramkę. Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Dobry pressing, odebrał piłkę. Poza boczną linią piłka, będziemy mieli wrzut z autu. Jonathan Hogu. No, już blisko pole karne. Brawo, ładnie odebrał. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Świetne teraz zagranie. Wygrany ten pojedynek 1-1. Będą szukać teraz okazji do kontry. No, mogli tę kontrę rozegrać. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Jest bramka. Przynajmniej zmniejszyli odrobinę różnicę, choć i tak przegrywają wyraźnie. 7 bramek w jednym meczu. Rzadkość. Wynik 5-2. Chwila radości dla fanów i drużyna zdobywa gola. Sytuacja znacząco się już nie zmieni, ale może trochę poprawią się nastroje. Na pewno zdają sobie sprawę, że wynik rywalizacji nie ulegnie zmianie, ale mają chociaż tę bramkę na pocieszenie. Kiepsko z autu, wprost do rywala. Taylor. Na piłkę, co teraz zrobi? Tej interwencji wyręczył bramkarza. Niezła okazja do kontry. Rywal przejmuje piłkę, ale czy zdoła ją utrzymać? Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Blisko pole karne. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego kibiców. Według nich był karny. Coś może się z tego rozwinąć. Piłkę przejmują rywale.
Może spróbować szczęścia. Świetna interwencja obrońcy, z tego uciekł obrońcom. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocąca. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Postanowili rozegrać to krótko. Ma dużo miejsca na skrzydle. Ma możliwość dośrodkowania. Gol! Czysto trafił tę piłkę z woleja. No, no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. I oto sędzia wpisuje koniec meczu. Zrobiliśmy dwa zadania tutaj. Można odebrać nagrodę za któreś z wcześniej zrobionych zadań. 500 końców do każdego meczu chyba przez 5 gier, jak dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy. Kolejny cel zrealizowany. Kolejną grupę celów. To było. Wygraj mecz piłki Fortuny. Dobra, teraz musimy te dwie wygrane wybrać. Jakieś 3 karty się sprzedały, zaraz zobaczymy jakie. Alvaro Garcia 750, Rodri Dari 750 i X się sprzedał. No. Sprzedaż. I... co na razie wchodzi, dobra. Wygram. Wygraj 2 mecze towarzyskie FootLife, srebrne rozgrywki. Kurde, żeby to było takie proste, to bym już dawno to zrobił.
ale nie jest. Chyba 4 mecze tak rozegrałem i żaden. Żaden nie był zwycięski. Co jest? Nie wiem, co to było, jakaś zwiecha. Dobra, restart FIFA, bo coś mi się tu kurna. Już drugi raz była taka sytuacja, że się tak zwiesiło. Nie wiem, czy to jest tego, że gra jest zoptymalizowana pod Xboxa Series X, czy jest po prostu błąd w FIFA. No i kto będzie? Meksykańsko, hiszpańsko, holenderska. Witamy wszystkich gorąco w ten pogodny, piękny dzień. Aura zdecydowanie sprzyja graniu w piłkę. Na stanowisku komentatorskim meldują się ci, którzy dość często goszczą w Państwa domach, oczywiście za pośrednictwem transmisji. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapowiada się wspaniałe widowisko. Mecz zapowiada się ciekawie. Zapraszamy Państwa na wspólne piłkarskie emocje. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną załóg. Dobry pressing, odebrał piłkę.
Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Świetnie teraz na wolne pole. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Udany pressing, mają piłkę. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. I będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Kapitalna obrona, strzał głową. Gościu gra tak wysoko, że nie potrafisz. Jest piłką własnej połowy. Taylor. Trzeba to dobrze rozegrać. O! Co teraz zrobi? Fuck! Stracili piłkę. Wysoki pressing się opłacił. Zablokowany strzał. Czy celnie teraz dośrodkuje? Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Mamy remis, ale widzimy wyraźną przewagę jednej drużyny. To musi być gol, ale szansa na prowadzenie. No i pierwsza bramka w meczu. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Kapitalnie zgubił obrońcę. No i udało się odzyskać piłkę. Davis. Jonathan Ogu. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zobaczymy, co teraz zrobi. To może być wyrównanie. Gol! Piękna bramka, dzięki której wyrównują. Jest 1-1. Remis. Ładna teraz wymiana podań. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Kiepsko z autu, wprost do rywala. Jonathan Hogu. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale jednak nie. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Jonathan Hogu. I teraz strata. Sędzia nie przerywa gry, stosuje przywilej korzyści. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. I strata piłki. Jest coraz bliżej bramki. Świetna akcja w obronie. No, w takich sytuacjach trzeba bardzo uważać. Dobrze, wygrał to starcie. No, to podanie, może coś z tego będzie. Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Faulem. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Faulem. Usamata nam.
Ładnie rozwija się ta akcja. Może zdecydować się na strzał. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. No tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Davis. Robi się niebezpiecznie. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Tracą piłkę po tym podaniu. Ma sporo możliwości. To był ważny odbiór. Kurde. Wynik 2-1 po pierwszej właśnie zakończonej. Pięknie. Pięknie się pan zaprezentował przed nami słuchaczy. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Przechwyt, ale nie opanował. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Ponieważ ten kornik to jest... Jak... Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejny. Mają teraz trochę miejsca. Dobrze się rozwija ten kontratak. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Oj, kornik strzelił bramkę. Ha, widziałeś? Ale ryzyko się opłaciło. Bramka Palczewica. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Wiesz pan, jak kornik strzela bramki? Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Z tego podania może być bramka. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. O. Ach, nie tym razem było blisko. Kurna, jak bombarduje. Prawda, ładnie uderzył głową, trochę dokładniej, a cieszyłby się z bramki, ale i tak należą się pochwały za decyzję. Uff, było teraz gorąco, ale w porę naprawił swój błąd. Miał dużo szczęścia, wcale mnie nie zdziwi, jak rywale będą go teraz tym mocniej naciskać. Kornik. Zaraz. Dużo cennych podań tego zawodnika, ale tak, to musi być bramka! Gol, bramka! Daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech! Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować, a to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Prosta, zwłaszcza jak jeden gol był strzelany po faulu. Będzie nie odgwizdał. Pali mnie. Dobrze przejął to prostopadłe podanie, bo mogło być różnie. Tak. Zobaczymy, co teraz zrobi. Szkoda, lepszej sytuacji już dzisiaj może nie mieć. Zmarnowana okazja. Tak, Daniel dostał piękny. Udało mu się minąć obrońców. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale grę zacznie bramkarz. Nawet. Jezu. Lorini.
grając piłką, zmuszają straty do biegania i tracenia sił. Ładna okazja. Nawet stratę. Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby usijać piłkę w dół, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który skwapliwie to wykorzystał. Na piłkę, co z tego wyniknie? Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Kornik. Będzie bramka. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany, spalony. Schodzi z boiska. Nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Usama Tanan. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Mija 82 minuta spotkania. 8 do końca. Ależ przeczytał to jak profesor. No, już blisko pole karne. Oddali piłkę. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Zmarnował taką okazję. Miał przed sobą tylko bramkarza. Powinien był to wykorzystać. Tak, Darku, to była wspaniała okazja. Drugiej takiej może już w tym meczu nie mieć. Drybluje w stronę bramki. Oddali piłkę rywalom. I przejmuje piłkę bez faulu. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobra okazja do oddania strzału. No teraz. Udanie broni, piłka cały czas w grze. What the fuck? Wychodzą do kontrataku. Pora wracać, bo może z tego być gol. No niestety, nieudany ten kontratak. Oj. Ostatni gwizdek sędzia kończy to spotkanie. Nieudany mecz. Dobra, tutaj to zrealizowaliśmy. Piłka Lampard. Dobra, no ale jest, niech będzie. Malutcy rycerze. Opancerzony rycerz. Czerwony. I samotna twierdza. O, to fajnie. Sterling. Sterling.
było już, nie pamiętam co to wybrała chyba. Chyba Grizzly jego. Dobra, mniejsza o to. Właśnie, kurziwa. Najbardziej wkurzę. Nie ma. Kani live. Tylko tu. To jest okropne. Będziemy tu dostawać baty. Okay, pan. Szukamy jakiegoś napastnika. Dobra, Akpom. Akpom wygląda konkretnie. Chodź tutaj. Niż kornika. Albo tego drugiego cwaniaka. Kornik. Sześć meczów. A nie. Przykro mi, ale lecisz na sprzedaż. Dobra, i drugi napastnik. No nie będzie to Kornik. Jackson też jest, powiedziałbym, delikatnie mówiąc, taki sobie. Zobaczmy, Pom teraz wskoczył do klubu, więc mam nadzieję, że on nam trochę. Rozrusza atak. Akpom i Jackson. Thank you.
Niestety, kurde, trzeba powiedzieć, że ten Kornik tutaj jest jednym z lepszych piłkarzy. Stety albo niestety. Za Kornika wskoczył Akpom. Zobaczymy, czy on sobie poradzi. Chociaż teraz tak myślę, że mógł Kornik zostać, a mogłem tego Jacksona się pozbyć, no ale to zobaczymy. Po tym meczu się okaże. Po tym meczu się okaże, czy Jackson zostanie, czy dzieli los Kornika. Hugoson. Tu jest Premier League i MLS. Premier League i MLS. Zobaczymy. Zobaczymy zaraz. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy transmisję. Tutaj na stadionie trwają już ostatnie przygotowania, a kibice zajmują swoje miejsca. Witam Państwa. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski. A ten mecz komentował będzie ze mną Jacek Laskowski. Przed nami, mam nadzieję, 90 minut niezapomnianych emocji. Możemy się spodziewać dobrego meczu, prawda Jacku? Wiele osób czekało na ten dzisiejszy mecz. Miejmy nadzieję, że piłkarze nie zawiodą oczekiwań. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Jonathan Hogu. Ach, szkoda, strata. Ładnie pomyślany. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Taylor. Ma piłkę, co teraz zrobi? Obrońca na posterunku. I teraz strata. Będzie chyba podawał. Brewster. Brewster. Piłka krąży od nogi do nogi. Tracą teraz piłkę. Przechwycili przeciwnicy. Brewster i piłkę przejmują rywale. Świetne podanie za plecy rywali. Mieli szansę, ale jednak nic z tego nie wyszło. Jonathan Hogu. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Taylor. Zostawili mu miejsce. Oj, Taylor. Udało się, czy będzie gol? Ależ to spierdzielił teraz. Dobrze, będzie wznawiał bramkarz.
nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Spójrzmy na to podanie. Oddali piłkę. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Czy potem strzale będą prowadzić? Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Dobrze odczytał intencje rywala. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Ma możliwość dośrodkowania. To może być bramka. I mamy stratę. Jonathan Hogg. Ciekawe, jak to rozwiąże. Obrońca dobrze to przerywa. Brewster. Zatrzymany atak. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? No, mamy rzut rożny. Będzie szansa, by wyjść na prowadzenie. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. Ma dobrą okazję do strzału. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Davis. Jonathan Hogg. No, już blisko pole karne. Piłka idealnie zapyca w ręku. Będzie bramka! Był sam na sam z bramkarzem. No, takich sytuacji nie można marnować. Zobaczymy, czy dostanie drugą szansę. Taylor. No i mamy stratę piłki. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Przed nim tylko bramkarz. Doskonale przerwał tę akcję, już po strachu. Kibice głośno dopingują, próbują pomóc w zdobyciu wyrównującej bramki. Rzut rożnego w pole karne. Ma trochę miejsca na strzał. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Josh Onoma. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Strada piłki. No i udało się odzyskać piłkę. Brewster. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. 1-1 to rezultat po pierwszej połowie. Przed nami druga odsłona dzisiejszego spotkania. Jak dotąd mieliśmy wyrównany pojedynek, co odzwierciedla rezultat widoczny na tablicy wyników. Brewster. Stracili, ale odzyskali piłkę. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego, jak dla nich ewidentny karny. Gerson.
Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Strzelił wyrównującą bramkę. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Kuźwa! Wspaniała interwencja bramkarza. Zażegnał niebezpieczeństwo. Przy strzałach z takiej odległości nie ma dużo czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Dośrodkowanie z rożnego. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. To może być niebezpieczne. Dobre, prostopadłe podanie. Może teraz ruszyć skrzydłem. Ryan Brewster. Atakujący zawodnik był blisko, ale nie dał sobie rady ze świetnie dysponowanym bramkarzem. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Świetnie przedał się przez obronę. Piłka w siatce. Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili czasu po przechwycie. Od razu poszli z kontrą. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Genialne podanie. Z tej akcji już nic nie będzie. Jonathan Hogu. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Rozpoczynają kontratak. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne! Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Dobre przejęcie, brawo. Jonathan Hogg. Świetna piłka na obieg. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Niezła okazja do kontry. Ryan Brewster. Ależ przeczytał to jak profesor. Będzie okazja. Groźnie ta kontra wyglądała, ale obrońca ładnie ją przerwał. I mamy stratę. Znowu celne podanie tego zawodnika. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymaga to fantastycznego zgrania i dobrego zrozumienia między zawodnikami. Bardzo przyjemnie się ich ogląda. Będzie okazja do kontrataku. To może być remis. Ach, ależ to by było magiczne trafienie. Tak niewiele zabrakło. Niekonwencjonalna próba, ale gdyby piłka wpadła do siatki, to powtórki tego gola oglądalibyśmy w nieskończoność. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. Udanie zablokowali ten strzał. Wysoki pressing się opłacił. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Jest. Kuźwa.
napastnik i od razu zrobił różnicę. No, Kornika trochę szkoda, bo przywiązałem się do niego. Ale jak jest nieefektywny, no to niestety. Zrobione, dobra. Zadanie wykonane. Plus 60 punktów do świata. Mamy już jedną z dwóch. Mecz towarzyszy Full Life, to zrobiliśmy. O, widziałeś? No. Okej. Dobra. No dobra. Dwie karty się sprzedały. Dwie karty się. Hugo Frey się sprzedał i Alex Poz. Okay. Pozostali cały czas wystawieni na sprzedaż. Wrzucimy po raz kolejny na listę transferową. Dobra, zaraz wracam. Maleńka przerwa.
Chamesa bym chciał, kurde, mieć. Dostać. Wykonać zadanie. Jeszcze coś jeszcze. Wyzwania budowania składu. Chamez, to jest 3 dni do końca. Witzel też. Witzel 5 dni. Amaric 29 dni. Ja bym tak chciał tego Rodriguez. Kurna, 58 tylko szybkości. 58 szybkości, 51 defensywy. Kurde, Chamesa bym chciał. Dobra, może się uda. Huang He Chan. Jemu zostały 3 godziny do końca na to zadanie, więc to też bym chętnie zrobił. Ocena ogólna. Z Bundesligi jeden piłkarz. Zgranie 65. Kuźwa, to będzie też droga sprawa tu będzie. No co? Onana, Korecka. Nie mamy tu za bardzo kogo wrzucić w to zadanie, żeby się... Możemy spróbować Gajta, Tarkowski. Mi. Andre Gomez. Możemy tymi piłkarzami popróbować, ale to żeby 82 było, to tu będzie mało. No dobra, spróbujemy później. Kilka zdobyć. No to jest dziwne. Division Drivers. I to się nie przebija w tą stronę. Co to ma być? Kuźwa. Scott Battles. To się też nie przewija. Co to ma być? Jest niedopracowany. Ostro niedopracowany. Srebrna poczekalnia. Raz jeszcze. No i tutaj raczki musicie się postawić. Wygrywamy to i możecie iść grać dalej. Do innych zespołów nawet. Nigeria, RKS Orzeł. Nigeryjczycy. Srebrna reprezentacja Nigerii. Fuck. Będzie w pierdziel. Witam pierdziel. Wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie ten piękny, słoneczny dzień. Oby to był świetny prognostyk przed dzisiejszym meczem. Idzie kontra nietoperzy. Wspólnego oglądania. Przed mikrofonami Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas prawdziwa piłkarska uczta. Jacku przewiduje wyśmienity piłkarski spektakl. Bardzo się cieszę, że niebawem obejrzymy to spotkanie. Myślę, że o tym meczu będzie się jeszcze długo mówiło. Zrobił. Dobre. A mamy to. Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu. Chyba po prostu nie mogliśmy sobie nie wiem. Dla mnie tak. No albo obrońca zrobił. Dawaj się. No błąd, strata. Weź zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Centra w pole karne, przepuszanki. Nieudana akcja. Zwycięzca przegrywał 2-0. Kurde.
Obrońca dobrze to przerywa. No to Nigeryjczycy. Mój tu powiem. Stracili teraz piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Przed chwilą była szansa. Teraz trzeba budować atak od początku. Jonathan Hogu. A. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Spalony. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Tracą teraz piłkę. Dobrze rozwija się ta akcja. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Zostawił za sobą trochę boiska. Wybijają teraz do przodu. A nas tu jest te Nigeryjczyki jak... Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Jonathan Hogu. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Taka okazja, czy się uda? Jest brak. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Rony spalony, nie ma. Sędzia liniowy daje znak, że radość. Jednak był spalony. Dawaj, dawaj, dawaj. Niestety strata piłki. I teraz bardzo ważny przechwyt. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Co teraz myśli? Jest sam na sam. A teraz to wyciągnął w polu karnym. Kontra. Słyszymy. A jedno pytanie. Według nich był karny. Jonathan Hogu. Wybiega na pozycję. O! Nie ma bramki, piłka odbita. Kurde! Ląduje poza boiskiem. Zrobił. 1-1. Kurde, jego mać. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Brawo, ale jest szansa. Ależ przechwyt, pięknie. Świetne podanie za plecy rywali. Ma dobrą okazję do strzału. Co za interwencja. Wspaniała reakcja, odruchowa obrona. Naprawdę klasa światowa. Chyba nie całkiem mu to wyszło. A te wrzutki tutaj są. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. I teraz strata. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ale spokój z bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Dobry, wysoko postawiony pressing. Dobrze odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Blisko pole karne, może strzelać. Przechwycili przeciwnicy. Odzyskali piłkę w środku pola. Dobre, skuteczne podanie. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany.
Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej. Nie jeden, ale z drugiej strony to też jeszcze za bramkę. Bardzo dobra, solidna. Zapraszamy to na drugą połowę spotkania. Dobrze się teraz zastawia. Ale świetnie zgubił obrońcę. No to będzie 100% szansa. O nie! Jest! Kolejna bramka! I mają już supramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Na piłkę, co z tego wyniknie? Piłka w pole karne, są tam koledzy. Kibice już zaczynali się cieszyć, ale jak widać, zdecydowanie przyspieszyli. To musi być bramka! Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Ot, było blisko, a jednak słupek, piłka wciąż w grze! Świetnie dziś grają, co chwilę stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Widać, że chcą pognębić rywali do końca. Ależ minął obrońców. O bój! To może być bramka kontaktowa? Bardzo ważna interwencja, pachniało tu bramką. Ładne prostopadłe podanie. One. Nie. To musi być gol. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Jonathan Hogu. Za linię obrony bardzo sprytnie. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Oddali piłkę. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ograł go teraz. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Wow, niesamowite. Wow, kurde. Niesamowita obrona. Znakomite zachowanie, świetna ocena sytuacji. Brawo za tę interwencję. Głęboka wrzutka, rzut rożnego. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite opcje na trybunach. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No i przejęli w ostatniej chwili. No i mamy bramkę! Obawiam się jednak, że to i tak wiele nie zmieni. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, do więzienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. O, teraz ma dużo miejsca. To jest ten moment! Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Wznowienie od środka, już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Jonathan Hopper. Uff, co za interwencja! Mogą ich teraz skontrować. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Stracili teraz piłkę. No, już blisko pole karne. Jest okazja do strzału. Świetnie zablokowane uderzenie.
dośrodkowanie z rożnego, 16. Ależ znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Jest okazja, nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Jonathan Hogu dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. I stracili piłkę. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! 5-1, ta jedna bramka w przegrywającym niewiele daje. Właściwie sprawa wydaje się być przesądzona. Zrobił kuźwo. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Tak, to był faul. Nie wiem, czy nie na kartkę. No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Przejęte podanie. Jonathan Hogu. No to dzisiaj jego dzień, znowu jest ostoją. Świetne wejście, wybornie. Z tej pozycji może uderzyć. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. To jest orzeł na rozjechał. Próbują rozegrać po skrzydle. Świetnie przeda się przez obronę. Jeśli był spalony, to minimalny. Przejął tę piłkę, a mogło być niebezpiecznie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ależ go tam dostrzegł. Dobry pressing, odebrał piłkę. Tak, świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Sędzia gwiżdże po raz ostatni i zespół. Po prostu nie. Dwa zadania są zrobione. Jakie? O, kilka kart. Jedna. Oh fuck, 7400 ktoś zapłacił za brązową kartę. What the fuck?
Miotacze ognia się sprzedały za tysiaka. Co, jakieś zadanie? Co jest? Odblokowany przy... klubu. Trzy przydomki klubu do perspektywy stadionu. Fox International Rangers. Lisy. O co panie tu chodzi? Łotry kontra Szlachta. Zmienimy na przykład na... Dobra. Przyśpiewki kibic. Ekipa Foxes. Zespół International. Zespół Rangers. Dobra, mniejsza o to. Ekipa Zespół International. Zespół Rangers. Zespół International. Ekipa Foxes. Dobra, na razie nie dajemy żadnego tego, bo na mi to nie pasuje. Ani Fox Rangers. Bardzo. Nie. To. Dobra, czekaj. Cikfu. Ciekawe, na kogo trafimy. No dużo za specjalnie, nie ma dużo przeciwników teraz dostępnych, ale kogoś udało się znaleźć. Zobaczymy, czy... jaki poziom będzie prezentował, ale widzę, że prezentuje ŁKS Łódź. Oh fuck. To jest wszystko. Tu jest chorwacka, polska, niemiecka, meksykańska, angielska, MLS, belgijska. Mamy tu wszystko. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny wieczór, mając nadzieję, że będzie niezapomniany. Ale rozbijmy. Na stanowisku komentatorskim jest Łódź, a Herblecha Poznań. A obok mnie Jacek Laskowski. Kłaniamy się. Dużo obiecujemy sobie po tym meczu i mam nadzieję, że nie będziemy i my, i państwo rozczarowani. Czuję, że ten mecz warto będzie nagrywać, Jacku. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka Darku. Wprawdzie to spotkanie towarzyskie, ale myślę, że emocji nam dziś nie zabraknie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ma piłkę, co z tego wyniknie. I jest
gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Coś może się z tego rozwinąć. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Teraz stracili piłkę. I stracili piłkę. Higuain. Co teraz zrobi? Brawa za to przejęcie w polu karnym. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Higuain. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Ładnie to się zapowiadało, ale jak to się skończyło, wszyscy widzimy. A teraz Sanchez. No i strata piłki. Ładnie rozwija się ta akcja. Będzie strzelał. Brawo, ładna, a co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Zagrywa w okolice 9 metra. Pewna interwencja po strzale głową. Tak, to dla niego małe piwo. Takimi uderzeniami nie da się tego bramkarza pokonać. Ależ teraz luka na skrzydle. Ależ minął obrońców. Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście, od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Niestety, stracił piłkę. Mamy bramkę! Mówi się, że nasz obrońca to popełni mniej błędów, ale błędy na rywala można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Ładnie, do przodu, Trojans, będzie groźnie. To może być wyrównanie? Ma teraz miejsce na skrzydle. Jest okazja do strzału. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyku. Brawo! Ładny ten zwód. Ładnie przechwycił piłkę. No, może teraz. Jonathan Hogu. Ciekawe, jak to rozwiąże. Z tej pozycji może uderzyć. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. No, tak. Zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek, tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Tak, jest! Jedenastka wykorzystana. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans.
Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Niestety strata piłki. Trojans w ataku, może być niebezpiecznie. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Niezła okazja do kontry. Świetna obrona. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Higuain. Zobaczymy, co teraz zrobi. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Przechwycona piłka w środkowej części boiska. Ciekawe, jak to rozwiążą. I teraz strata. Oj, teraz może być niebezpiecznie. Staffelidis. Higuain. Nie może! Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Ale bramkarz teraz. Człowiek uratował. Fajnie, Taylor. Ładnie prostopadle. Ach, niesamowite! Ale teraz stwierdzieli. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była 100% sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Sędzia kończy pierwszą odsłonę tego spotkania. Sporo się tutaj działo do przerwy. Obejrzeliśmy aż 5 bramek. Na tablicy wyników na razie jest 4-1. Jest gwizdek sędziego. Ekipa Trojans rusza do odrabiania strat. Piłka trafia do przeciwników. Teraz stracili piłkę. Odzyskali piłkę w środku pola. Jest zawodnik na czystej pozycji. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Dużo szczęścia. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Jest szansa! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Pokazał nam tutaj swoją klasę. Trudne, techniczne uderzenie i teraz przyjmuje zasłużone gratulacje od kolegów z drużyny i owacje od kibiców. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Sądziliśmy, że będzie to wyrównane widowisko. Mamy egzekucję. Inaczej nie da się tego określić, skoro jedna drużyna gra znacznie poniżej oczekiwań. Davis. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. No dobra. A nie. Obaj ruszyli do tej piłki, ale atakujący przeliczył się w tej akcji. Bramkarz zdołał go uprzedzić. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika.
Do końca meczu jeszcze pół godziny. Zostawił za sobą trochę boiska. Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. Mogą ich teraz skontrować. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? Ma trochę miejsca na strzał. Zamiast wyśrodkowania wyszedł taki trochę strzał na bramkę. Strata i przy piłce rywale. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Ma dobrą okazję do strzału. Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że na domu wróci z piłką meczową. Patrzcie na to. Jakiś tam mecz, co któryś mu tam wychodzi. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Dobrze, w tempo. Będzie szansa. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Proszę tylko posłuchać, kibice zgotowali schodzącemu zawodnikowi owację na stojąco. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Decyduje się na strzał. Wyciągnął się jak długi, obronił to. Aż dziw, że trener zdecydował się go zdjąć. Zagrał na maksimum swoich możliwości. Z rogu w pole karne. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Ładnie rozwija się ta akcja. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. Oddają piłkę rywalom. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go wybić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. I znów rzut rożny. I mamy zmianę. Trener wprowadza zawodnika z ławki. Centruje z rogu w pole karne. Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Ofiarny blok. Drybluje w stronę bramki. Wymarzona okazja. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Ma teraz szansę. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Marvin Dukš. I tak oto tracą piłkę. Piłka idealnie za plecy obrońców. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Patrz, co bramkarz teraz zrobił. Jak idzie, to idzie. Jak nie idzie, to nie idzie. Dobre podanie, minęło linię obrony.
Udanie broni, piłka cały czas w grze. Oj, niebezpieczne są takie sytuacje. Dobre, dalekie wybicie. Ależ ładny zwód. No, minął obrońcę znakomicie. Ma trochę miejsca na skrzydle. Tu już się nic nie zmieni, bo sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo. Ależ teraz luka na skrzydle. Zaczął dobrze. Przewagę sporą, także. Także jakby niepodważalne zwycięstwo. Więc teraz mam nadzieję, że nam wpadnie kilka. Transfer. To jest Kornik, się sprzedał. Bardzo dobrze. I Eichen też bardzo dobrze. I wróćmy więc tu. I zobaczmy teraz zadanie jedno wykonane. Odebranie. Świadczenia plus Team of the Week wydra. Nie wiem, czy on nie wyląduje. Nie wyląduje w zadaniu dotyczącym Esa. No ale to się jeszcze okaże. Zobaczymy. Dobra. Wydra wpada do jeszcze. Szczególnych. Atak, obrona średnia, średnia. 3 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, 88 przyspieszenia, 83 prędkości biegu. Strzały. Ok, podania średnie. Dribbling ok. Dobra. Tragedii. Do klubu na razie. Okej, następne to są. Dwa następne to są. Lipne nagrody. Dopiero za 10 tysięcy punktów będzie jakaś taka nagroda w miarę sensowna. No i co? No i teraz musielibyśmy zrobić coś ze składem, który tutaj ma te zadania. Znaczy, teraz porozprzedajemy skład. Od razu kupione sprzedamy 1200-1300 będzie. On będzie droższy, jak się pojawią zadania ligowe. Zobaczmy, Jack kosztuje. Campbell powinien być według mnie droższy, a kosztuje w tym momencie 900. Tak, go za 950. Druga liga. Ok. Następny Grimes. Grimes 1400. 8. Wystarczyło za 1100 za 800, więc będzie też za 1000. Następny Taylor. Taylor całkiem nieźle grał. 9, 8. Za 750 pójdzie.
750 pójdzie. I następny Davis. Za 500, więc ja bym sprzedał za 400. Da Silva też całkiem zły. Dam za 1400. Następny. Zmęczony z pierwszym. On gear. 600. 50. Sprzedamy go za 1300. I ostatni gun. 2006. 600. Mamy załatwione. Dobra, zaraz wracam. Thank you.
No dobra, to mamy załatwione. To co, robilibyśmy teraz tego... Haaland czy Felix? Dwie największe gwiazdy piłki. Od kiedy? Od kiedy? Tifo Atletico Madrid. Kuziwa mać. Tifo Atletico Madrid. Dobra, zaraz zobaczę. Najpierw to ja bym spróbował zrobić zadanie. Porobił Diogo. Portugalczykiem asysta prostopadła. Potrzebowalibyśmy napastników z Premier League i Portugalczyków gdzieś tam z tyłu. No tak. To wyglądało. Potrzebowalibyśmy napastników z Premier League. I Portugalczyków z tyłu. Napastników z Premier League. Napastnicy z Premier League. Kuźwa, tak. Napastnicy z Premier League. Wesley, Abraham, Origi, Batshuayi. Wszystko podobne, kurde. Watkins. W razie ten Origi i Watkins najbardziej. Najbardziej. Widzę. Zobaczymy. Wysoka, wysoka, czy słabszej, okej. Okay. Origi, 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabe. Okej. Okay. Divo. Jest tylko wybór 5 zawodnikami. O, widziałem dane Inksa chyba to. Wilson jeszcze się pojawił. Ale to też nic. Nowego, nic specjalnego. Zrobiłbym to inaczej. Najpierw wrzuciłbym tu piłkarzy. Piłkarzy z Portugalii. Najpierw wrzucimy tu piłkarzy z Portugalii. Nani. Nani? A to wygląda.
tradycjonalni tylko. Przydałby się ktoś konkretniejszy tutaj. Na nic po. Spoko, ale tu nikogo, żadnej alternatywy. No ani. Mam tylko jedna karta. Dobra, pomocnik. Bruma. O, robi się pan tutaj. Albo Bruma, albo Gonzalo Kedesz. Obie opcje fajne. Obie opcje spoko. Albo zróbmy najpierw tak. My. Jaki piłkarzy portugalskich mamy tutaj w składzie? No dobra, jest tak. Gerson Martins byłby. No to może zróbmy tak. Martins był tu. Galii. Renato. Skoczyłby też z Portugalii. Aurelio. Następnie wskoczyłby. Wilson Manafa też wygląda całkiem nieźle. Nie, Aurelio będzie lepszy. Następnym, który tu się pojawi, będzie... Będzie Clinton Mata. I będzie... Simon Mignolet. Następnym, który tu się pojawi, będzie... Deli. I na lewej obronie zobaczymy tutaj Nurio Fortunę. No tak by to wyglądało. I teraz tak, potrzebowalibyśmy tak. Defensywnego pomocnika portugalskiego. No dobra, tu jest Jetson Fernandez. Czy nie pójść z Fernandesa? Ja bym poszedł chyba w Fernandesa. Chociaż z drugiej strony to nie wiem, czym tak nie został. Tu by wskoczył teraz. No właśnie, tu. Zalo. Gedesz. Chyba tak byśmy poszli w Gedesza. Bruma na bak tu jest. Zawsze lubiłem Bruma. No ale poszukałem go trochę. Trochę jednak. Umiejętnościami. Dobra, chodź tu Gonzalo. Gonzalo Kedesz.
No to tak. Coś porąbało? Jak? Cena wywoławcza. Dobra. Teraz co? Teraz Premier League. Dwóch napastników. Calvert-Lewin i Divock. Się sprzedał. Gun się sprzedał za 400, Cantwell 950, Agu 1300, Da Silva 400, David 400, za 350 Jake. Resztę wystawimy. Teraz wróćmy. Tak, Divock. Abraham. No, albo Calvert-Lewin. Albo pójdziemy w Batshuaya.
Wygląda ok. Ale sprawdzimy sobie, kogo jeszcze moglibyśmy w tej kasie wyrwać. To co się tutaj kliknęło, kuźwa. Co to za bullshit? Zaraz zobaczymy. Piłkarze. Pozycja. Napastnik. Ligi angielskiej. Kosztujący max 1200. No. No to Calvert-Lewin wygląda na... No najlepszego tutaj piłkarza. Dobra, ciekawe czy się uda go kupić w tylu wersjach. I teraz tak. Albo tego Wydra byśmy wzięli. No, też nie jest najgorszy przecież. I teraz tak. Teraz tak. Jeden Ori poleci na pewno klubu. Jeden Gonzalo poleci do klubu. I teraz tak, reszta tych piłkarzy pójdzie na sprzedaż. Z miejsca na sprzedaż. Na licytację. 700 kupiony, a będzie sprzedany. 700 kupiony. Dobra. Calverta Lewina ktoś mi podkupił do 3000. 3 kafle od razu. I zaraz wracam z resztą.
Kuźwa, ktoś mi podkupił Calverta. Jednego, a drugiego na razie nie. Zobaczymy. Jakby tak się trafił, to byśmy mieli atak z Liverpoolu, w sensie z miasta Liverpool. I co? Tego czy nie? Ktoś go podkupił. No dobra. Ktoś go w ostatniej chwili kupił za cenę kup teraz. Prawdopodobnie w ostatniej chwili, bo... Więc kuźwa, ten teraz musi się... 5, 4, 3, 2, 1... Ty. Muszę taką muzyczkę sobie znaleźć, nagrać. Dobra, udało się. Załatwione. To załatwione. Robota. Teraz trzeba złożyć skład. Tylko teraz tak. Tutaj Gonzalo będzie na szóstce tylko. Czy Bamba się tu na jedno wyjdzie chyba. No. Teraz tu ta. To byłby Calvert. Byłby. Na szóstce zgrania tylko. Bo piłkarz tylko tego Calverta, no. Liverpool, nie ma nikogo. Z Liverpoolu prawdopodobnie też nie będzie nikogo poza Origi. Origi to będzie prawdopodobnie jedyna opcja z Liverpoolu. To przemyśleć, dobra. Robimy w tym momencie przerwę. Gdzieś Emanuel się sprzedał, Mengi się sprzedał, Toska się sprzedał nawet. Reszta to na razie się niestety nie sprzedała, ale
Jest nieźle. Jest całkiem nieźle. Ciekawy jestem to Tifo. Kosztować, ale podejrzewam, że będzie drogie. No nic, dobra. Robimy teraz małą przerwę. A dzisiaj jeszcze wrócimy z fut. Może ten wydrą zabuziła? Ty.